Witam ponownie z tej strony Reaper i gramy dalej w Fear 2. Przepraszam, są roboty u sąsiadów i mam nadzieję, że tego nie słychać też tak. A, już jest, atakują. A, tu nie ma przejścia. Nie mogę odrzucać granatów, bo oni mogą. Dziw, mam nadzieję, że ciekawe jestem. Nie sprawdzałem nigdy. Przepraszam, nadal jestem chory. Próbki pobrane od prototypów metodą in vitro wskazują większy potencjał umysłów od jednostek dorastających w kadziach. Jezus Maria. Hipto za wszystko wskazuje na to, iż dodatkowy potencjał umysłowy powstaje w wyniku ciąży. Aby zapewnić możliwy największy wzrost potencjału umysłowego, wszystkie prototypy powinny przejść pełen cykl ciąży w obiekcie Alma Wade. 14 lat. O mój Boże. Aha, rozkoszne sterowniki! Okej, no to się stało tradycją już, że mi... Myślałem, że znowu, przestraszyłem się. Dobra. You sure did kill a lot of my guys. I'm impressed. Decontamination sequence in progress. Please stand by. You must be hurt for some hurt. Ale co? A! Sequence complete. Come on in! Dajesz, wąsaczek, dajesz! Wow! Kurwa! Przepraszam. Co mam za misję? Przepraszam, zapytam. Jak? Tu, koleś wariuje. Lekiem przełamać zabezpieczenia. Tam! Dobrze, Beckett. Nie chciałem. Tylko tu nie ma.
blog. Oceny fazy drugiej. Dramatyczny spadek wyników testowych. Wysoce prawdopodobne, iż obiekt próbuje ukryć swe zdolności. Wyniki testów znajdują się w załączniku A2. Dziwne efekty uboczne podczas przeprowadzania testów. Wielu członków personelu zgłosiło nagły atak bólu głowy. Zaobserwowano też zdarzenia natury telekinetycznej. Wyniki testów znajdujących się w załączniku B2. Ty kur... Nie powiem już, no. Nie to. A, nie mogę. Przecież najlepsza strzelba jest na nich. Wszystkie są otwarte? Nie. Ua, skończył się bosek? Czy co? Nie, tego nie użyjemy. You made it. Man, I thought I was toast. Toast. I'm Terry. Terry Halford, aka Snakefist. Something? Guess it was nothing. With Lieutenant Stokes' help, I was able to establish a link to the computer in your armored personnel carrier. I'm uploading all my files right now. We can go over them on the way. By the way, don't pick your nose. She's watching us on the security cameras. But she can't hear us, so you can call her whatever you want. Looks like the file transfer's done. We can take the elevator in the main lobby, but we'll have to head through the holding area. I hope you took care of all the specimens. Przepraszam was serdecznie. Replica forces are pouring into the facility. They must be converging on your telesthetic signature. You're becoming a magnet for them. I have something you might want. I grabbed it from the experimental weapons lab when the shit started flying. Which reminds me, have you ever seen a hippopotamus fight? They start crapping and wagging their tails really fast and shit just flies everywhere. It's fucking insane. Ale po co mi to mówisz? Here we go. It's just a prototype, so it's a little quirky, but it packs quite a punch. O kurde. Harold. Wróć przez przechowalnię. O Jezu. Zostań się do wzmacniacza telestycznego. Nie warto tego używać na razie. Co na nich karabin będzie najlepszy chyba. Potwory gdzie uciekły? O, to jest z nitami. Jak mogłeś tu przeżyć? Dobra, się próbują wydostać. A może wrócić tutaj? O Jezu. Przepraszam was serdecznie, nie. Nie, nie muszę.
A tędy, dobrze, muszę się wrócić tędy. Ale po co? A, nie mogę tak. A mogę! Dobra broń. Nic tu nie ma? Nic, latarkę sobie włączmy. Fajna gra w ogóle. Tak na marginesie, nie? Nie, nie chcę wytoczyć ognia. Nie ufmy samo otwierającym się drzwiom. A, nie, to już same. Ogień zwalczy ogniem, jak to się mówi. Walczmy karabinem szturmowym, bo mamy już cholera amunicji do niego. Przydałaby mi się jakaś... co tu jest? A to było inne przejście. A tam powinien... O! Ja tu już nie byłem. To też było przejście jakieś. Mogłem ich zajść, sfankować, cokolwiek. O, życie. Jak dobrze przyszedłem. Nie, tu już byłem, pamiętam. Tak, tak, zgadza się. Jeszcze raz przepraszam was serdecznie za ten remont. Okej. Sorry, wiedziałem po prostu. Dobra, tak, staram się jak mogę. Zamknięte. Co to miało być?
Od razu usiadł. We're good, Manny. Punch it. I saw what happened to Halford. There was nothing you could have done. Let's take a look at Snake Fist's data. The son of a bitch was true to his word. He gave us more than enough to sink Armacam forever. Assuming we survive long enough. Mężowa pieśń nie żyje, zginął z rąk repliki. Naprawdę nazywał się Terry Halford i był jednym z członków zespołu, który na zlecenie Genevieve Aristide pracował przy projekcie zwiastun. Przed śmiercią powiedział ci, abyś udał się na Steel Island i użył wzmacniacza telestetycznego do zniszczenia Almy. First came the gene splicing operation to link you to Alma. Then she tricked you into getting into the telesthetic attunement chamber, which strengthened the link. That's why Alma's aware of you, and why you're totally screwed unless you can destroy her. Which brings me to the telesthetic amplifier in Still Island. You're not psychically potent enough to resist Alma, so we're going to plug you into a device that will crank up your brainwaves. Sadly, the only device that has enough juice for the job is on Still Island, hidden inside the old nuclear reactor. Will theoretically make you powerful enough to defeat Alma in a battle of wills. I say theoretically because my data on Alma is a little sketchy at this point, but the odds are better than you. And when somebody's head explodes, it'll be hers and not yours. Seems pretty straightforward. Find the psychic amplifier, plug Beckett into it, flip the switch, and Alma's history. So, Still Island, huh? I thought they shut the reactor down like 30 or 40 years ago. That must have been when Armacam moved in. According to Snake Fist's data, it's the main testing area for Project Origin. How far out are we, Manny? 15 minutes if the roads are clear. Holy shit! Where did you come from? Manny, what the hell is going on? Sorry, Lieutenant. Looks like we really stepped in the shit here. We have enemy Multiple enemy targets bearing down on our position. Looks like replicas, and they're pissed. Sergeant, get us out of here. We don't have a lot of options. Wait, up ahead. Oh man, I don't know. What? You better grab a hold of something. I've got an idea. Whoa. What is that supposed to mean? Going down, hang on. Density station, now boarding. Subway. Good work, Sergeant. Manny, you crazy son of a bitch. Beckett, man that turret and cover us. We need to figure out where we are. Taking your options. Beckett, cover us. Nie wolno mi zostawić kontenery na coś lepszego.
Pull yourself together. Keegan, snap out of it. Don't leave. Keegan, God damn it. Beckett, get him back here. Mój Boże, to za idiota. Where are you going? He's gone! Drwał 06, uszkodzenie. Keegan! Okej, trochę się przyjąłem. Miarowo trzeba dawkować, oj, na nich zwolnienie czasu, bull time. Wedle anonimowego źródła, które przedstawiło szereg dokumentów na po... Nie, no to jakieś bzdury, przepraszam. Znaczy, tylko takie ważne sprawy! Okej, to wszystko. Świetnie! Coś mało tak naprawdę go zwolnienia czasu. Ale nie wiem, dokąd iść. No tu wsakiwał. A, tu. Słyszysz to? Co to było? Dopóki miasto nie prześle kogoś na naprawy rury, dobra, prosimy o... W razie potrzeby wejścia na tory należy przełączyć dźwignię przerywacza obwodu. Należy upewnić się, iż nikogo nie ma na torach, okej. Muszę wejść na tory. Fuła. Ta latarka dużo nie daje światła, muszę przyznać. Tak, na pewno. Did
muzyka, czy... Bo tak się zacząłem wsłuchiwać. Co on zrobił? Suit yourself!